Witam w kolejnym filmiku. Nie wiem, czy coś będzie widać w tym słońcu. Ja akurat czekam. Przyjechałam trochę za szybko. Darek pewnie będzie gdzieś za 10 minut. No, ja tu zdążyłam dojechać szybciej, ale nie szłam już sama na punkt widokowy. Postanowiłam, że poczekam. O, tu w cieniu będzie mnie lepiej widać. Zapach, który mam w tym momencie w użyciu, jest to marka niszowa Edwinusta. Zapach się nazywa Musk Incense. Nie wiem, generalnie to jest w nazwie piżmo i kadzidło. To jest marka, którą bardzo lubię. Z tą marką wydaje mi się, że jest dosyć powiązana Bertrand du Chaffou. Nie wiem, ile tam rzeczy porobił, ale tak jakoś tak kojarzę. Na pewno zrobił ten klasyczny zapach tej marki, czyli rabarbar, który był różny, bo był kiedyś bardziej taki na zasadzie rabarbaru z kadzidłem. Później bardziej po prostu taki soczysty rabarbar, taki ideał rabarbaru. Piękne flakony, dużo różnych zapachów. Wydaje mi się, że Iris Naturalna, nie wiem, że też nie jest Bertrand du Chaffou. Generalnie różne zapachy miałam, przebijały się. Marka bardzo ciekawa, to jest taka marka, bym powiedziała, szlachetna, taka bym chciała. Z taką jakością, piękne też flakony, bardzo ciekawie to wygląda. Parametrowa, nawet w przypadku świeżych zapachów. Ten zapach, powiem szczerze, to jest taki zapach, w którym już trochę opowiadałam ostatnio, który, że tak powiem, pokochałam po czasie. Jakieś tam oczekiwania miałam, nie do końca to wszystko zostało na początku spełnione, natomiast później przy jakimś użyciu niesamowitą parę z żelazka poczułam, a to jest taki motyw dla mnie niesamowicie uspokajający, kojący. I aktualnie to jest taki zapach, gdzie ja mam wrażenie, że jest jakaś taka właśnie przestrzeń tej pary, jednocześnie jakaś taka cielesność, właśnie taka kremowość, piżmowość, a jednocześnie w tym wszystkim taka właśnie cielesność, która się może nazywać właśnie taką szlachetną pielęgnacją, jednocześnie w tym wszystkim taka piżmowa drzewność. Jest to tak pięknie piżmowo, chmurkowo, lekko słodkawe, ale takie właśnie utulające, ale nie zasłodzone. To jest taka lekka słodycz kremowości i taka słodycz lekka z tych drzew. Tam też jest kadzidło. Wydaje mi się, że ono może dać taki efekt właśnie tej takiej przeszywającej dosyć pary z żelazka. Motyw bardzo rzadki, ale bardzo ciekawy. Powiem tak, ja generalnie nie korzystam z żelazka, nie prasuję, ale muszę przyznać, że zapach prasowania uwielbiam. Tak, jak zastanawiam się, czy nie kupić sobie takiego żelazka parowego, takiego, że tak powiem, że coś wisi i w ten sposób, ale tak. Nawet biorąc pod uwagę moją wypadkowość, tak dalej, ja mam powiedziała, że zaraz coś wyrabiam tą parę, także chyba stwierdziła, że przywiezie to do mnie, w sensie co tam potrzebuje tak koniecznie. Powiem tak, ja generalnie tak bierzemy, że to tak suszymy potem, żeby to się nie zagniatało. Ale są takie rzeczy, które, że tak powiem, są kapryśne, więc czasami może by się przydało, ale na szczęście większość to jest takich materiałów, że naprawdę można funkcjonować w ten sposób. A ja wracając do marki Edwinusta, dajcie znać, co znacie, co lubicie, co was ciekawi, co was interesuje. Ja większość poznałam, tak jak mówię, przewijały się różne w kolekcji. W tym momencie ja mam chyba tylko 2 albo 3 flakony, z czego jeżeli mam 3, to po prostu 2 te klasyczne rabarbaro, bo nie wiem właśnie, czy w końcu mam 2, czy 1 zużyłam. Był moment, że miałam 2. Mam wrażenie, że takie troszeczkę inne, w sensie, że to nawet jakieś jeszcze mikrozmiany na przestrzeni czasu, nawet po tej pierwotnej wersji z kadzidłem, też następowały. Złoty palisandr polecam i trochę żałuję, że już go nie mam, bo piękno ciepłego lasu potrafił ukazać. No nic, ja już kończę, bo zaraz pewnie będzie Darek. Iris na syrena zamszowy, taki trochę nawet marchewkowy iris, elegancki. Z tym zapachem miałam taką, że dostałam koleżanki samplerek i go od razu rozlałam otwierając. To były takie zagadki wtedy i dlatego otwierałam samplerki, żeby wąchać. Najpierw było wąchanie, potem było psikanie, no i tak po prostu sobie rozlałam, pamiętam, na pościel, ale pościel pięknie pachniała i długo pachniała, zresztą w ogóle na materiałach zapach się bardzo długo utrzymuje. No nic, także ten iris naprawdę udany, rabarbar bardzo udany, palisandr udany, ten zapach musk, ten nie wiem, czy jak to się mawia, również udany, także to jest taka marka, myślę, nawet to tak macham, bo mam po sobie, po włosach, to po prostu czas tak macham tymi włosami, też tutaj po tej, powiedzmy, bluzce, to ta aura takiej piżmowo, cielesno, parowości, tak tutaj wszędzie mi towarzyszy, także to jest taki kojący zapach. Ma w sobie jakąś taką też troszeczkę ziołowość, troszeczkę wytrawność. Wydaje mi się, że to jest taki zapach, który może być kompletnie inny na skórze męskiej, też kompletnie inny w inną aurę pogodową, także sprawdzimy, może Darek potestuje, to dam znać, jak on się ułożył składanską na skórę męska. Sprawdzimy na przykład, nie wiem, w jakiś dzień, po prostu w danym momencie
moja skóra kontra skóra Darka, żeby właśnie też uwzględnić taką samą aurę pogodową. Ciekawa jestem, bo teraz jest taki dosyć ciepły, suchy dzień. A jak to będzie w przypadku takiego może bardziej wiecznego i trochę chłodniejszego, bo deszczowego. Także będę zdawała relację, ponieważ uważam, że ten zapach ma ogromny potencjał.